W dniu dzisiejszym w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, Państwo radni, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana Burmistrza Konrada Kazanieckiego, Panią Zastępcę Burmistrza Joannę Łabanowską, Panią Sekretarz Annę Rawinis i Panią Skarbnik Edytę Białek. Witam również urzędników i zaproszonych gości. Szanowni Państwo, spełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, informuję, że zgodnie z artykułem 6 ustępem 1 litery C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mówiącym, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającym z artykułu 20 ustępu 1 b ustawy o samorządzie gminnym, nakładającym obowiązek rejestrowania i udostępniania nagrań audiowizualnych z przebiegu obrad Rady Gminy. Przebieg posiedzenia będzie nagrywany. Nagranie obejrzeć będzie można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, jak również na kanale Esesja TV. Przechodzimy do drugiego punktu dzisiejszego posiedzenia. I Szanowni Państwo, porządek posiedzenia Państwo otrzymaliście. Jesteśmy w drugim punkcie. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Podpunkt A. Ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Gołdapi. Podpunkt B. Ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Turystyki oraz Kulturystyki Rady Miejskiej w Gołdapi. Podpunkt C. Ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Gołdapi. Podpunkt D. Ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Gołdapi. Podpunkt E. Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi. Podpunkt F. Ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi. Podpunkt G. Ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gołdapi. Podpunkt H. Diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Gołdap. I czwarty punkt, zamknięcie sesji. Szanowni Państwo, w związku z tym, że podpunkt F dotyczący diet, tak naprawdę ta uchwała nie będzie zmieniana. Mieliśmy tylko rozmawiać o stawkach, o kilometrówce. W związku z tym chciałabym prosić Państwa, żebyśmy dzisiaj nie procedowali tej uchwały, bo diety radnych zostają na tym samym poziomie. Dlatego chciałabym zmienić porządek i w związku z tym chciałabym zapytać radnych, którzy wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej, czy wyrażają zgodę. I tutaj pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska, czy wyraża zgodę na zmianę porządku? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan radny Zbigniew Makarewicz. Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan radny Andrzej Gutowski. Tak, wyrażam. Dziękuję. I pan radny Andrzej Dołęga. Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, będziemy musieli przegłosować zmianę porządku. Proszę, głosujemy. Dziękuję bardzo. 13 radnych jest za, 2 osoby się wstrzymały, nie ma głosów przeciwnych. A więc mamy nowy porządek dzisiejszych obrad bez punktu H. Szanowni Państwo, przechodzimy do rozpatrzenia dzisiejszego porządku, a więc punkt trzeci, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach i podpunkt A, ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Gołdapi. Państwo radni zgłaszaliście się do poszczególnych komisji. Ja otrzymałam składy, propozycje tych komisji. I tak, do Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Gołdapi zgłosiło się 6 osób. Mamy tak, pan Maciej Kordiak i będę od razu pytała, czy pan Maciej wyraża zgodę? Tak.
Dziękuję. Pan Andrzej Dołęga, czy pan wyraża zgodę? Wyrażam. Dziękuję. Pan Andrzej Gutowski, czy pan wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan Marek Zajączkowski, panie radny, wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan Kamil Markowski, panie radny, czy wyraża pan zgodę? Dziękuję. I pan Wojciech Hołdyński. Tak. Dziękuję. Sprawdzę tylko skład. Dobrze, szanowni państwo, państwo radni, tak? Bardzo proszę, pan radny. Bo ja też wysyłałem zgłoszenie do tej komisji. Do Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego? Tak, i w mailu od pani Kasi jest to. Tak, ja miałam od pana radnego informację, że pan rezygnuje z tej komisji. No dobrze, to może tak było. Taką informację otrzymałam. Dobra. I taką informację przekazałam dzisiaj, do biura rady. Dzisiaj mam ciężki dzień. Rozumiem, biegu, tak, rozumiem. Że... Wszystko rozumiemy, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mamy 6 członków do komisji zgłoszonych, 6 radnych, także przechodzimy do głosowania, do podjęcia uchwały. Dziękuję bardzo. 15 radnych za. Uchwała została podjęta. Mamy ustalony skład osobowy Rady Komisji, przepraszam, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Podpunkt B. Ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Rady Miejskiej w Gołdapi. Do komisji zgłosił się pan radny Zbigniew Makarewicz. Czy wyraża pan zgodę? Oświaty. Och, przepraszam, tak. Ale trzeba zapytać. Dobrze, jest pan przewodniczącym. Druga osoba to pani radna, pani Janina Pietrewicz. Czy wyraża pani zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Hołdyński. Czy wyraża pan zgodę? Tak. Dziękuję. Pan radny, pan Paweł Perko. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pani radna Sylwia Wrzesień-Kisielewska. Czy wyraża pani zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan radny, pan Andrzej Dołęga. Czy wyraża pan zgodę? Oczywiście, wyrażam. Dziękuję bardzo. 6 osób zgłosiło się do komisji. Szanowni państwo, wszystkie osoby wyraziły zgodę, a więc będziemy procedować uchwałę. Dziękuję bardzo. 15 osób zagłosowało za. Mamy ustalony skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podpunkt C. Ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Gołdapi. W składzie komisji mamy pana Tomasza Popławskiego, pana radnego. Pan radny już wyraził zgodę. Pani Janina Pietrewicz, czy wyraża pani zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan Maciej Kordiak, pan radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pani Monika Wołajko, czy pani wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan Marcin Urzędowski, panie radny, czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. I pan radny, pan Marek Zajączkowski, czy wyraża pan zgodę?
Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. 6 osób do Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Został ustalony skład osobowy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Głodapi. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt D. Ustalania składu osobowego Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głodapi. W komisji już jest pan Marcin Urzędowski, pan radny. Pan radny wyraził zgodę. Kolejna osoba, która się zgłosiła, to pani Zofia Syperek. Pani Zosiu, czy wyraża pani zgodę? Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Perko zgłosił się. Czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan radny Tomasz Popławski. Czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan radny pan Andrzej Gutowski. Czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Mamy zgłoszone osoby. Przystępujemy do procedowania uchwały. Dziękuję bardzo. 15 radnych zagłosowało za. Uchwała została podjęta i tym samym ustaliliśmy skład osobowy Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głodapi. Bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głodapi. W komisji mamy zgłoszonego już przewodniczącego, pan radny Andrzej Dołęga. Kolejna osoba to pan Maciej Kordiak. Panie radny, czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan radny Tomasz Popławski, czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. I pan radny Zbigniew Makarewicz, czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do procedowania uchwały. Dziękuję bardzo. 15 radnych zagłosowało za. Uchwała została podjęta i tym samym został ustalony skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głodapi. Kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia. Punkt F. Ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głodapi. W komisji mamy już przewodniczącego tej komisji, pana radnego, pana Wojciecha Hołdyńskiego. Kolejna osoba, która się zgłosiła, to pani radna Janina Pietrewicz. Czy pani Janina wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pani radna Zofia Syperek, czy pani wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. I pani Monika Bałejko, czy pani radna wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do procedowania uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Także tym samym został ustalony skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głodapi. Przechodzimy do punktu G. Ustalenia wynagrodzenia burmistrza Głodapi.
Szanowni Państwo, w e-sesji macie Państwo projekt uchwały. Można go wyświetlić? Tak, dobrze by było. Wstępnie są wpisane, ale to jest tylko propozycja. Tak. Nieaktualna wersja? Uchwała jeszcze była dzisiaj. Pracowaliśmy nad tą uchwałą, także za chwilę będzie ostateczna wersja, która została wypracowana. To jest propozycja. Także będziemy oczekujemy uwag, które będziemy mogli wprowadzić. Już jest? Szanowni Państwo, już jest dostępny, tak, projekt uchwały? Na końcu tego dokumentu mają Państwo kalkulacje zmiany wynagrodzenia. Widzą Państwo taką tabelkę na końcu? Tak? I Szanowni Państwo, mamy na końcu wynagrodzenie i porównanie do wynagrodzenia obecnego byłego burmistrza, pana Tomasza Rafała Luto. I tak jak Państwo widzicie, płaca zasadnicza 8344 zł, dodatek funkcyjny 2760, dodatek specjalny 3331,20 groszy i dodatek stażowy 1668,80 zł. Łączna kwota była to 16104,40 zł. I wstępna propozycja dla nowego pana burmistrza, pana Konrada Kazanieckiego, płaca zasadnicza 9205 zł, dodatek funkcyjny 2760, dodatek specjalny 3589,50 groszy i dodatek stażowy 552,30 groszy. Łączna kwota to 16106,80 groszy. Na końcu tej tabelki mają Państwo też wynagrodzenie minimalne, jakie burmistrz powinien otrzymywać zgodnie z ustawą. Mógłby otrzymywać zgodnie z ustawą. I tak jak Państwo widzicie, tak? W Wordzie, dokument w Wordzie na e-sesji.
Szanowni Państwo, czy wszyscy już mają ten dokument w e-sesji? To jeszcze chwilę zaczekamy. Dobrze, zapytam jeszcze raz. Czy wszyscy Państwo radni macie dokument w e-sesji? Tak? Dobrze. A więc od początku jeszcze raz powtórzę tą tabelkę, która jest na końcu. Minimalny poziom wynagrodzenia zgodny z ustawą, który mógłby otrzymywać Pan Burmistrz, to mamy płaca zasadnicza, to jest 8344 zł. Widzą Państwo to? Tak? Dobrze, dodatek funkcyjny 2700. Państwo, panowie radni, proszę tutaj, żeby się skupić, bo jak będziecie Państwo rozmawiali, to nie dojdziemy do porozumienia. Dobrze, bardzo się cieszę. 2760 zł dodatek funkcyjny, dodatek specjalny 3331,20 groszy i dodatek stażowy to jest 500 zł i 64 zł. Czyli ale kochani, mówcie do mikrofonu, bo nie będzie słychać w nagraniu. Szanowni Państwo, taka prosta zasada. Zgłaszamy się do głosu, ja udzielam głosu i mówimy pojedynczo. Proszę Panie Radny, Pan Radny Zajączkowski, bardzo proszę. Do mikrofonu. Dziękuję, nic nie mam do powiedzenia. Już jest wszystko jasne, tak? Jeszcze raz na spokojnie, czytałam ostatni poziom w tabeli, który mówi o tym, że zgodnie z ustawą, jakie mógłby otrzymywać wynagrodzenie nowo wybrany burmistrz. I tak jak Państwo widzicie, jest płaca zasadnicza, która jest w wysokości 8344 zł, dodatek funkcyjny 2760 zł, dodatek specjalny 3331,20 groszy i dodatek stażowy 500 zł 64 grosze. Łącznie byłaby to kwota 14935,84 grosze. I wszyscy Państwo to widzicie, tak, w tej tabeli? Okej. Okay. Teraz przechodzimy do wynagrodzenia, które miał były burmistrz, pan Tomasz Rafał Luto. Płaca zasadnicza, która była ustalona w 2021 roku, była to kwota 8344 zł. Dodatek specjalny 2760, dodatek specjalny 3331,20 i dodatek stażowy 1668,80 groszy. Widzą to Państwo, kwota łącznie 16104 zł i 40 groszy. I teraz propozycja dla pana Konrada Kazanieckiego, dla nowego burmistrza. Tak jak Państwo widzicie, płaca zasadnicza 9205 zł. Dodatek funkcyjny 2760, dodatek specjalny 3589,50 groszy i dodatek stażowy 552 zł i 30 groszy. Na ten ostatni dodatek nie mamy po prostu wpływu. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym temacie. Suma łącznie będzie to 16106 zł i 80 groszy. Bardzo proszę, pan radny Zajączkowski. To znaczy ja generalnie co do kwot, to nie mam jakby żadnej obiekcji, nie, tylko chciałbym wiedzieć, kto zgłosił tą propozycję takich wynagrodzeń. Dziękuję. Tak, proszę bardzo, pan radny Gutowski. Ja zgłosiłem taką propozycję, żeby utrzymać poziom wynagrodzenia wcześniejszego burmistrza do tego poziomu, co tutaj był podany.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Maciej Kordiak. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Jak pan się zapatruje na taką propozycję? Bardzo proszę, panie burmistrzu, pan Konrad Kazaniecki. Tutaj tak naprawdę poddam się decyzji Rady, to jest kompetencja Rady. Kwota zostaje zachowana obecnego burmistrza. No i tutaj, jeżeli będzie uznawany to przez państwa godziwy poziom wynagrodzenia za pełnioną funkcję, to uszanuję tą państwa decyzję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pani radna Monika Bałajko, bardzo proszę. Szanowni państwo, taka moja drobna tylko uwaga. Wynagrodzenie burmistrza Tomasza Luto było w 2021 roku. To taka moja uwaga. No, płaca zasadnicza od tego czasu to tu wzrost taki 10%, kiedy najniższa krajowa wiemy, że wzrosła dużo więcej, więc to tylko taka moja mała uwaga. Może troszeczkę za mało, tak, biorąc pod uwagę te 4 lata i chociażby wzrost najniższej krajowej, który jeszcze czeka nas w lipcu, nie? Ale to tylko moja uwaga. Dziękuję bardzo, pani radna. Pan radny Gutowski, bardzo proszę. Biorąc pod uwagę po prostu nawet tę płacę zasadniczą, to uważam, że powinna być wyższa, ale tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przeszłości po prostu tę płacę dla burmistrza podwyższyć. Ja tu nie widzę żadnych obiekcji i problemów nawet z tym. Myślę, że jak wypracujemy jakiś model, to będziemy mieli po prostu możliwość taką. Tylko musimy wypracować model. Model na przykład podwyżek, taki można powiedzieć bardziej systemowy nawet. Nie tylko ustalanie co roku jakiegoś tam poziomu. I tyle. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa chce zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Ja tylko podkreślę, że wynagrodzenie burmistrza jest ustalane na podstawie ustawy i do tego musimy się stosować. Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu. Nie wnosicie państwo żadnych uwag? A czy pani Moniko, pani radna, to był wniosek formalny? Bo jeżeli wniosek formalny, to muszę go przegłosować, jeżeli pani wnosi. Nie, no ktoś się zajmował tą tabelką, tak? No tutaj radny Zajączkowski zapytał, tylko ja wniosłam taką uwagę, tak, że w 2021 najniższa wynosiła 2800, w tej chwili 4240, za chwilę 4300, więc procentowo nawet, tak, do pracowników, to jest tylko moja osobista uwaga. Może troszeczkę, nie wiem, może z 5%, nie wiem, ktoś też to analizował, prawda? Więc jak najwyżej też popieram, może w przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po rezultatach i po działaniach podnieść, tak? Tylko mówię, to jest moja osobista uwaga. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani radnej Monice Bałajko. Głos zabierze pan radny Paweł Perko, a później pani radna Sylwia Brzezienki-Sielewska. Bardzo proszę. Proszę zauważyć, że burmistrz płacę zasadniczą i tak ma zwiększoną prawie o 900 zł, tak? Bo suma wychodziła z dodatku stażowego. Ale samą zasadniczą podnosimy panu Konradowi o prawie 900 zł. Reszta, dodatek specjalny i stażowy, to jest już od tej podstawy zasadniczej. Także i tak jest, ta płaca nie jest najniższa według rozporządzenia, a jest, tak można powiedzieć, po środku. Dziękuję bardzo. Pani radna Sylwia Brzesienki-Sielewska zabierze głos. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja jeszcze tylko dodam do wypowiedzi radnego Perko. Szanowni państwo, te wyliczenia wynikają też z tego, że burmistrz ma 6 lat stażu pracy, ale ten dodatek będzie co roku też zwiększany i to od podstawy wynagrodzenia, czyli już od tej kwoty wyższej, aniżeli miał poprzedni burmistrz. Także więc też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości to wynagrodzenie uległo zmianie. Tak jak powiedział radny Andrzej Gutowski, my jesteśmy skłonni przysiąść do tego jeszcze raz, ale za jakiś czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, pan Konrad Kazaniecki. Ja tylko uszczegóławiając ten staż pracy jest spowodowany tym, że wielką część swojego życia pracowałem na podstawie podczas już studiów na podstawie umów zleceń, ale także pracowałem na podstawie działalności gospodarczej, dlatego ten staż pracy zgodny z ustawą jest taki, a nie inny. I też mam dzisiaj jeszcze 30 lat, więc jestem dość młodą osobą, a więc no tutaj jest to też tym spowodowane. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie ma propozycji zmiany, mamy projekt uchwały przygotowany w taki sposób, jak już Państwu omówiłam, więc w związku z tym będziemy procedować projekt uchwały, który mamy zamieszczony na sesji. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zostało ustalone wynagrodzenie pana burmistrza, pana Konrada Kazanieckiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, dzisiejszy porządek posiedzenia dobiega końca. Ja tylko jeszcze tak, bardzo proszę, pan radny Wojciech Ołdyński. Poza protokołem tak patrzę na tą tablicę. Jeśli chodzi o nasz porządek posiedzenia, ona jest jakaś mała, nieczytelna. W poprzedniej kadencji była wyższa, może by się dało coś z tym zrobić, bo na pewno w e-sesja TV nic nie widać. Ja stąd nie widzę, a wzrok jeszcze mam nie najgorszy. Techniczna uwaga, dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej chwili Biuro Rady i też pan informatyk pracują nad tym nowym systemem. Chcielibyśmy pewne rzeczy usprawnić, żeby było jak było to w poprzedniej kadencji, ale niestety nie wiem, czy system nam na to pozwoli, bo pani Kasia mi tutaj coś podpowiada, że raczej nie. To, co będzie można zrobić, także uwzględnimy te wszystkie uwagi i poprawimy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Szanowni Państwo, zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu bardzo.